żyjemy w tym innym świecie, dzisiaj w tym świecie koronawirusa, gdzie wszystkie media, portale tak naprawdę przedstawiają liczby osób zarażonych, liczby osób, które niestety już musiały się pożegnać z życiem, a więc ile osób umarło. I wiemy, że ten wirus jest bardzo niebezpieczny. Przede wszystkim jest niebezpieczny dla starszych osób, ale również dla osób, które chorują, które mają słaby układ odpornościowy. Ale ja chcę Panu Bogu podziękować naprawdę za poselstwo zdrowia, które Pan Bóg dał nam. Jakże to bardzo ważne, kiedy teraz przyszło nam właśnie stawić czoło, że możemy być zdrowsi, silniejsi, a więc nasz organizm, system immunologiczny może być odporny na to i możemy funkcjonować. I możemy ludziom przedstawiać Ewangelię, dzielić się Ewangelią i możemy pokazać również swoim życiem Jezusa Chrystusa. Tak, moi drodzy, dzisiaj przyszło nam toczyć walkę, a może i wojnę. I ta wojna, jak i również walka, ona jest niewidzialna, ale widzialne są skutki. Kiedy widzimy właśnie, kiedy ludzie chorują, kiedy umierają, widzimy opustoszałe miasta, opustoszałe miasteczka i powiem szczerze, że moje oczy jeszcze nie widziały tak pustych miast, miasteczek. Ale jako wierzący człowiek, człowiek, który czyta Słowo Boże, który czyta te Słowo, które pochodzi od Boga, czy powinienem być tymi wydarzeniami zaskoczony, zdziwiony, przerażony? No przecież, kiedy bierzemy Słowo Boże i otworzymy sobie Ewangelię, na przykład Mateusza, 24 rozdział, gdzie Pan Jezus przedstawia w tym rozdziale, jak będzie wyglądał świat, jak potoczy się historia tego świata. I mówi o głodzie, mówi o morach, o trzęsieniu ziemi, o wojnach. Ale tam jest jeszcze jeden aspekt, nienawiść, o nienawiści międzyludzkiej. I Pan Jezus mówi, że to jest dopiero początek boleści, które przyjdą na ten świat. Więc jak mamy służyć innym ludziom? Jak się zachowywać w tej nowej rzeczywistości? Czy jest jakieś miejsce, gdzie można by się schować? Czy jest może jakieś miasto, gdzie można by się ukryć i być bezpiecznym? Jak może się zabezpieczyć, aby się nie zarazić? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jako Kościół, co mamy robić? Jak ewangelizować? Dzisiaj, kiedy rozmawiam z wieloma kolegami, my jak gdyby nie możemy się przedstawić i odnaleźć się w tej sytuacji, w której przyszło nam żyć. Dzisiaj nie mamy problemu z nabożeństwami domowymi, rodzinnymi, osobistymi. Ale dzisiaj mamy problem z nabożeństwami sobotnimi? Z nabożeństwami modlitewnymi w zborze? Jak w nich uczestniczyć? A może jest to czas na kościoły domowe? Tak jak w czasach apostolskich? A może jest to czas, aby w samotności spędzić właśnie ten wyjątkowy czas z Bogiem na ustronnym miejscu, gdzie jest tylko Pan Bóg i ja? Ale jako ludzie wierzący potrzebujemy nie tylko relacji z Bogiem, ale my potrzebujemy relacji ze sobą. Aby wspólnie się modlić, aby wspólnie śpiewać, aby wspólnie studiować, aby wspólnie się zachęcać, pocieszać, wzmacniać.
Mamy obietnice Boże. Tak wiele wspaniałych obietnic. Psalm 91, który opisuje, jak Pan Bóg się troszczy o człowieka, jak Pan Bóg go chroni, prowadzi. Ale wiecie, tam nawet ten 7 wiersz, że nawet koło Twojego, po jednej stronie, kiedy padnie 1000, a po drugiej stronie 10 000, Ciebie to jednak nie dotknie. Ale kiedy popatrzymy na historię, czy pierwszego wieku, czy średniowiecza, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy umierało. I wielu nie było uratowanych, ale i wielu Pan Bóg też uratował. Jak zrozumieć to obietnice Boże? Czy w obecnym czasie mamy się przejmować koronawirusem? Czy nie? Bóg w czasach Starego Testamentu czytamy, że izolował chorych od zdrowych. A więc można powiedzieć, że stosował taką kwarantannę, tak jak i dzisiaj się stosuje. I tak naprawdę dzisiaj nie wymyślono nic lepszego ani nowego. Tylko robi się to, co Pan Bóg już przedstawił na kartach Słowa Bożego. I cieszę się, że rząd podejmuje takie działania. Gdzie się udać? W najbezpieczniejsze miejsce. Myślę, że dzisiaj wielu, nie tylko Polaków, ale i Europejczyków zadaje sobie te pytanie. Czy jest jakaś kraina bezpieczna, gdzie można byłoby się tam udać i schronić? Jak w tym świecie doświadczyć pokoju? Może dla tego świata jest to coś, o czym można tylko pomarzyć. Ale Jezus powiedział do swojego ludu: pokój zostawiam wam, pokój mój daję. Nie jak świat daje, ale ja wam daję. I to jest piękne, że cokolwiek może się dziać. I wierzę, że jak jest pokój w moim sercu, tak samo pokój jest i w waszym sercu. A nawet gdybym miał umrzeć. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Ileż czasami tych lat jeszcze może zostało? To nie znaczy, że chcę umrzeć. Oczywiście, że chciałbym jeszcze pożyć. Jeszcze coś podziałać, spotkać się ze wspaniałymi ludźmi, podzielić się Ewangelią. Dobrym słowem. Ale wiem na pewno, że jako wierząca osoba, ja powinienem iść drogą wiary. Ale droga wiary jest to droga, gdzie oczy będą pokazywały ci co innego i uszy, i w uszach będziesz słyszał co innego. A droga wiary jest drogą inną. W Starym Testamencie również były takie szczególne drogi, które prowadziły do 6 szczególnych miast. Były to tak zwane miasta schronienia czy miasta ucieczki. I tam można było się ukryć i otrzymać azyl. Biblia opisuje na swych kartach wiele ucieczek, wielu ludzi. Jest to księga ukazująca raz po raz właśnie uciekających ludzi, aby znaleźć takie miasto ucieczki i aby tam mieć również azyl. I dzisiaj właśnie chcę mówić o tych miastach ucieczki, gdzie tam człowiek, który nieświadomie popełnił czyn, nieświadomie kogoś zabił, mógł właśnie udać się do takiego miasta ucieczki. Pozwólcie, aby znaleźć schronienie tam. Pozwólcie, że przeczytamy w Księdze Liczb w 35 rozdziale od wiersza 10.
Przeczytam takie słowa. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przekroczycie Jordan i wejdziecie do ziemi kananejskiej, wyznaczcie sobie niektóre miasta, aby były dla was miastami schronienia, dokąd będzie mógł schronić się zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie. I będą one dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd. Z miast, które oddacie, 6 będzie dla was miejscem schronienia. Z nich 3 miasta dacie za Jordanem, a 3 miasta dacie w ziemi kananejskiej. Będą one miastami schronienia. Tych 6 miast będzie miejscem schronienia dla synów izraelskich, dla obcych przybyszów i dla osadników pośród was, aby mógł tam zbiec każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie. A więc gdybyśmy popatrzyli na mapę Izraela, to po jednej stronie Jordanu były 3 miasta i po drugiej stronie Jordanu były kolejne 3 miasta. I wiecie, one były tak rozlokowane, że tak naprawdę człowiek, który dopuścił się nieumyślnie zabójstwa, a więc czynu, który oczywiście były konsekwencje, on mógł schronić się w takim mieście właśnie ucieczki. I droga, gdzie byście tylko nie mieszkali w jakimkolwiek położeniu geograficznym Izraela, to ta droga by wam zajmowała pół dnia. Dlatego wszystkie drogi do tych miast były bardzo dobrze oznakowane. Człowiek, który dopuścił się takiego przestępstwa, prawda, gdzie niewinnie zabił człowieka, on nie mógł szukać danej drogi. Ta dana droga była naprawdę wspaniale oznaczona i były takie drogowskazy, które pisały droga do miasta ucieczki. Bo często taki po prostu człowiek, on musiał jak najszybciej się skryć w tym mieście, dlatego że mściciel krwi, kto to był tym mścicielem krwi? To był krewny, najbliższy krewny rodziny. I on miał prawo zabić takiego człowieka. I dlatego Pan Bóg dał właśnie te miasta schronienia, miasta ucieczki, gdzie można było otrzymać azyl. Ale kiedy ten człowiek uciekał do tego miasta, wiecie, to też tam była tak zwana starszyzna. I pozwólcie, że teraz przeczytam może drugi fragment Pisma Świętego z Księgi Jozuego, z 20 rozdziału i wiersz od 2 do 5. Przemów do Izraelitów tymi słowy. Wyznaczcie sobie miasta schronienia, o którym mówiłem przez Mojżesza, aby mógł tam schronić się zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie. Będą one dla was miastem schronienia przed mścicielem krwi. I schroni się w jednym z tych miast. Zatrzyma się w bramie miasta, przedłoży swoją sprawę starszym tego miasta i wyznacza mu miejsce, aby mieszkał z nimi. A gdy ścigać go będzie mściciel krwi, nie wydadzą w jego ręce zabójcy, gdyż bezwzględnie zabił swego bliźniego, którego wrogiem przedtem nie był. A więc zwróćmy uwagę, że w danym mieście była również starszyzna, która jak gdyby badała daną sprawę i ona oczywiście wyznaczała, czy jest ten człowiek winny, czy nie. Tak było właśnie w starożytnym Bliskim Wschodzie. Czyli starsi reprezentowali bardzo ważną instytucję, taką polityczną i prawną. I oni jak gdyby rozstrzygali sporne sprawy i orzekali o winie lub niewinie danego człowieka. I jeżeli ten człowiek był niewinny, czyli jeżeli nieumyślnie dopuścił się tego czynu, to w danym mieście wtedy, w mieście schronienia, otrzymywał azyl. Kto mógł znaleźć azyl, miejsce schronienia w tym mieście? A więc nie tylko Izraelita, a więc nie tylko Hebrajczycy, ale tam czytamy i obcy przybysze, i różni podróżnicy, którzy się tam znajdowali. I wiecie, taki uciekinier, tak naprawdę on nawet nie miał czasu na to, żeby pożegnać się z rodziną. Każda minuta,
Każda sekunda liczyła się dla takiego człowieka, bo mściciel krwi mógł dopaść takiego człowieka. A więc drogi, które były do tych miast, dlatego były drogami, które były zadbane i dobrze oznakowane. Jak długo taki człowiek mógł przebywać w takim mieście schronienia? Księga Jozuego, ona nam mówi w wierszu 6. Mieszkać będzie w tym mieście, dopóki nie stanie przed zborem na rozprawie sądowej, aż do zgonu arcykapłana, który będzie w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego zbiegł. A więc zobaczmy, że nawet jeżeli ktoś dopuścił się nieświadomie jakiegoś przestępstwa, to konsekwencje i tak były. I on musiał czekać aż do śmierci najwyższego arcykapłana. Czy mógł sobie pozwolić, żeby chociaż na chwilę wyjść sobie z tego miasta? Gdzieś pojechać może? Pozwiedzać? A może urlop sobie zrobić? Nie. Bo mściciel krwi mógł wszędzie na niego czekać. Ale najwyższy arcykapłan czasami żył 20 lat, 30 lat. I teraz tyle lat żyć bez żony, bez dzieci, bez rodziny, bez najbliższych? To była dopiero kwarantanna. To jest niesamowite. Ale kiedy popatrzę, wiecie, też na takie proroctwo. Proroctwo proroka Izajasza, które znajduje się w 53 rozdziale. To proroctwo, ono dotyczy Pana Jezusa Chrystusa. I to jest jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego, który mówi o tym, co ten Mesjasz, kiedy przyjdzie, jakie spotka go doświadczenie, jak będzie wyglądało jego życie. I jestem zdumiony. To jest oczywiście osobne rozważanie Słowa Bożego, osobne kazanie. I ja nie chcę się koncentrować na tym rozdziale, ale chcę tylko skoncentrować się na 4 wierszach. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty, zdeptany, inny przykład mówi, za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To ja i ty jesteśmy również takimi mordercami, gdzie oczywiście nieświadomie i dowiedzieliśmy się dopiero z kart Pisma Świętego, że nieświadomie, nawet nie wiedzieliśmy o tym, że moje i twoje grzechy zaprowadziły Jezusa na krzyż. Że On cierpiał, dlatego, że ten grzech, On mnie porywał, dawał mi tyle satysfakcji, zadowolenia. I kiedy dopiero, wiecie, zastanawiałem się wiele lat temu nad tym rozdziałem, dopiero zrozumiałem Bożą miłość, Boże przebaczenie, Boże pojednanie. Tak, to moje grzechy zaprowadziły Go na krzyż. To On cierpiał właśnie za mnie.
Marcin Luther, on powiedział takie słowa. Co musiałoby spotkać człowieka, jeśli najukochańsze dziecko tak zostało ukarane? To musi być niepojęta surowość, wobec której staje wielka, niezmierzona osoba i z tego powodu cierpi i umiera. Jeśli naprawdę w głębi się zastanowisz, że to sam Syn Boży cierpi, to z pewnością się przerazisz. I to tym bardziej, im dłużej o tym myślisz. Grzech musi zostać całkiem uśmiercony, inaczej ciebie uśmierci. A pewna chrześcijańska pisarka Ellen White w życiu Jezusa napisała takie piękne słowa. Chrystusa potraktowano stosownie do naszych uczynków, aby nas potraktowano stosownie do Jego uczynków. Potępiono Go za nasze grzechy, w których popełnieniu nie uczestniczył, abyśmy mogli być usprawiedliwieni Jego prawością, do której nie wnosimy naszego wkładu. Poniósł śmierć, która była nam sądzona, abyśmy mogli otrzymać życie, będące Jego własnością. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Droga wiary, moja i Twoja. Ale ta droga wiary, ona prowadzi do czegoś, ale przede wszystkim do kogoś. Pan Jezus w Ewangelii Jana 14:6 powiedział: ja jestem droga. Ja jestem prawda. Ja jestem życie. A więc to tak, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć: słuchaj, drogi człowieku, drogi przyjacielu, który może poszukujesz, nie wiem co w swoim życiu, ja jestem Twoim schronieniem. Amen? To ja jestem Twoją drogą, ja jestem prawdą, może której nawet nie poszukiwałeś, ale którą możesz odnaleźć, bo ja chcę stanąć na Twojej drodze życia, abyś Ty miał życie. Ja oddałem swoje życie, abyś Ty żył. Miasta ucieczki, wyznaczone dawnemu ludowi, Bożemu, były symbolem schronienia, jakie mamy zapewnione w Jezusie Chrystusie. Człowiek jest narażony na wieczną śmierć, dopóki nie znajdzie schronienia w Jezusie Chrystusie. Ostatnio maila dostałem. Zapisałem się do pewnej księgarni i maila dostałem takiego, żebym się powierzył Najświętszej Marii i nasz kraj. Ale kiedy ja czytam ze Słowa Bożego, to nie ma innego imienia, jak tylko imię Jezus. Nie ma innego imienia, przez które możemy być zbawieni. Nie ma innego imienia, przez które możemy być chronieni. Nie ma innego imienia, przez które możemy być zbawieni, uratowani. Jest to imię Jezus. Najcudowniejsze imię Jezus. W liście do Hebrajczyków autor tego listu w rozdziale 4 w wierszu 14 pisze takie słowa: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. 16 wiersz mówi: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy tego arcykapłana, który oręduje za nami, który nam przebacza, który nas oczyszcza i w którym mamy zbawienie. Przystąpmy do tego tronu z ufną odwagą. Do tronu łaski. To jest tron łaski. Gdzie on jest, ten tron łaski? W niebie. On tam oręduje za nami. A więc popatrzmy,
Przy tronie łaski arcykapłan prosi Boga o przebaczenie. Tak jak byśmy w Starym Testamencie, kiedy czytamy o świątyni w Starym Testamencie, to tam arcykapłan właśnie, on orędował również za swoim ludu, aby pojednać lud Boży w czasach starotestamentowych. Raz w roku, w dzień sonny, tak, w dzień Jom Kippur, a więc to był też dzień pojednania, on wchodził do tego najważniejszego miejsca w świątyni, tego najświętszego, gdzie była Arka Przymierza. I nad Arką Przymierza była ubłagalnia dwóch cherubów. I raz w roku dokonywało się takie pojednanie. Pojednanie ludu Bożego. Bo grzesznik Starego Testamentu, kiedy popełnił grzech, no to gdzie się udawał? Na dziedziniec, do świątyni. Z barankiem na plecach. Tam był ołtarz całopalny. I trzeba było złożyć ofiarę. Tak? I tam kapłan pomazywał ołtarz krwią tego zwierzęcia. Akurat kiedy przychodził człowiek, to ta ofiara była zjadana. Ale kiedy przychodził król czy jakiś książę, to ta ofiara była spalana. Kiedy kapłan składał ofiarę, również ta ofiara była spalana. A więc grzech przechodził na kapłana. Kapłan wnosił to do świątyni, zanieczyszczona była świątynia. I dlatego raz w roku trzeba było tą świątynię oczyścić. Oczywiście to jest pewien symbol. I dlatego tutaj czytamy właśnie: przystąpmy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I 9 rozdział również listu do Hebrajczyków, i od wiersza 11-12: lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie rękozbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. A więc wszedł przez większy, doskonalszy przybytek. Jak długo będzie? Aż powróci z powrotem po swój lud, aż oczyści swój lud, tak? Pojedna swój lud i grzech we wszechświecie już nie będzie istniał. A więc dokonawszy, zdobywszy wiecznego odkupienia. Dzisiaj Pan Jezus pełni tą służbę arcykapłańską w niebie. A więc pojednanie w ziemskiej świątyni było takie warunkowe, tymczasowe i wymagało pojednania dokonanego przez Jezusa Chrystusa, bo ono jest wieczne. I dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wierszu 1 napisze co? Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma potępienia. A więc każdemu z nas, tak, ktoś pokazał drogowskaz, gdzie mamy uciec, gdzie możemy się schować, abyśmy byli uratowani i zachowani do zbawienia, uniknąwszy śmierci. Mimo, że może wcześniej Pan Jezus często stawał na naszej drodze życia. Ale może byliśmy wpatrzeni w zupełnie inne rzeczy. Pan Bóg akurat w moim przypadku kogoś postawił na drodze mojego życia. I ten ktoś pokazał mi te drogowskazy, które prowadziły do Jezusa Chrystusa. Pokazał mi Słowo Boże, że w Słowie Bożym mogę odnaleźć Jezusa Chrystusa, Jego piękno, Jego czystość, Jego miłość. A więc te miasta ucieczki są symbolem Jezusa Chrystusa, w którym mamy schronienie i przebaczenie. Czyż nie czujemy się bezpiecznie? Ile było tych miast? 6. A gdybyśmy chcieli policzyć rany Jezusa Chrystusa, ile Chrystus miał ran? 6. Może to zbieg okoliczności? Nie wiem. Tak jak było 6 ran, tak Pan Bóg dał też 6 miast.
miast schronienia. I nieumyślny winowajca nie mógł wyjść z tego miasta. Tak jak my dzisiaj, będąc w Chrystusie, nie możemy, wyobrażacie sobie, że teraz po tym nabożeństwie pójdę sobie do... Aha, pozamykane wszystko jest, zapomniałem. Nie pójdę. Nie pójdę sobie do jakiejś tam restauracji, nie pójdę do żadnego jakiegoś może domu publicznego, bo wszystko pozamykane jest. No dzisiaj to faktycznie problem jest. No i dlatego myślę, że i więcej policja ma spokoju. Dlatego, że jestem w Chrystusie. To nie mogę wyjść poza ten teren. Kraść, oszukiwać, zabijać. Jak długo jestem bezpieczny w Chrystusie? Dopóki jesteśmy w Nim. I czasami diabeł chciałby nas kusić, abyśmy próbowali prowadzić życie bez Chrystusa. Dasz sobie radę. Jesteś silny, jesteś mocny. Poradzisz sobie. Ale znowu patrząc lub czytając słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana w 15 rozdziale, który zresztą ten rozdział dzisiaj był czytany i od wiersza 4 czytamy: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Nawet jeżeli upadniesz, nie poddawaj się, ale trwaj w Chrystusie. Nawet kiedy przeżywasz trudne doświadczenie, nie próbuj go zrozumieć swoim umysłem, ale trwaj w Chrystusie i powiedz: Panie Jezu, pomóż i ratuj. Nawet kiedy grzech ci się przypadnie i kiedy upadniesz, trwaj w Chrystusie, nie odchodź od Niego, bo wtedy jeżeli odejdziesz od Niego, to kto ci przebaczy? Gdzie znajdziesz odpuszczenie? Gdzie znajdziesz pojednanie? Nie ma poza Chrystusem. To tak jakby Pan Jezus chciał, zachęcał: moje dziecko, trwaj we mnie. Ale dalej czytamy co? Jak ty będziesz trwał we mnie, to ja będę trwał w tobie. Wow! To nie ja mam się zmienić, ale to Jezus mnie zmieni. Moja walka, mój bój, to jest właśnie w tych szczególnych relacjach ja i Bóg. On mnie zmienia, jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu. Nie walcz z grzechem, ale walcz o relację z Jezusem. Nie poddawaj się w modlitwie, ale walcz w tej modlitwie. I to prawda jest, że czasami miejsce, okoliczności, jak i towarzystwo nie bardzo pasują do przebywania w tym miejscu Chrystusa. Chyba że pójdziesz do domu publicznego, na jakąś, prawda, imprezę, ale tylko w jednym celu. Zwiastować Chrystusa. Zwiastować Chrystusa. Tak długo mamy pozostać w Chrystusie, jak długo najwyższy kapłan żyje. A jak on żyje? On żyje wiecznie. Więc mamy cały czas zagwarantowane bezpieczeństwo, ochronę. To przecież nie przypadek, że dany winowajca musiał pozostać w danym mieście aż do śmierci najwyższego kapłana. A gdzie on się znajduje? W niebie. On się znajduje w niebie. Gdzie jest nasze bezpieczne miejsce? Jest takie miasto. Ono jest. Ale to miasto możesz zobaczyć oczyma wiary. Tego miasta nie ma na ziemi. Ale ono jest w niebie. Kiedy otworzymy Księgę Apokalipsy, 21 rozdział, to Księga Apokalipsy,
ten niesamowity apostoł Jan, który był na wyspie Patmos, który tam dostał się dlatego, że on nie potrafił się nie dzielić Ewangelią, że nie potrafił nie mówić o Jezusie. Ale co robił? Jak żył? Jak postępował? To tylko liczyło się dla niego jedno. Jezus. Ten cudowny Jezus. Czy dzisiaj ja jestem Jego naśladowcą, czy Ty dzisiaj jesteś Jego naśladowcą? I widziałem drugi wiersz 21 rozdziału Księgi Apokalipsy. Widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona ulubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Te miasto, ono kiedyś, ono będzie na tej planecie. Kiedy ta ziemia zostanie oczyszczona, kiedy ta ziemia, na tej ziemi nie będzie już grzechu, śmierci, mozołu, nie będzie żadnego koronawirusa i innych tych, wiecie, zaraz, innych tych wirusów, prawda? Czy to ptasie grypy, czy te SARS, prawda? I te inne choroby jeszcze. Tam tego nie będzie. Straciliśmy to, do czego Pan Bóg nas stworzył. Stworzył nas do wieczności. Pamiętam, jak kiedyś czytałem, już nie pamiętam, co to było za czasopismo, że naukowcy odkryli w człowieku geny wieczności. A ja mówię, oto odkryli. Oto odkryli. A Pan Bóg przecież dał człowiekowi te geny wieczności. Kiedy stworzył człowieka, to tchnął w nozdrza człowieka dech swojego życia. To są te geny wieczności, że Pan Bóg dał nam cząstkę swojego życia, dlatego żyjemy. A kiedy umieramy, to życie wraca do Boga. Ten dech wraca do Boga. I stajemy się prochem i popiołem. Ale nawet jeżeli jesteś małym pułkiem we wszechświecie, w Bożym umyśle, w Bożej pamięci jesteś. Ja tak sobie myślę, Boże, żeby ten mój mózg tak trochę mógł bardziej funkcjonować, jak ja bym się cieszył, żebym nie musiał mieć jakiegoś takiego, wiecie, konspektu, ale tak wszystko z pamięci. Biblię przeczytasz raz i tak z pamięci. Ależ to by było. Ależ by były kazania. I po 1000 lat, po 1000 latach, to miasto święte, ono stąpi. To będzie przybytek Boga między ludźmi. Dzisiaj, kiedy może poszukujemy tego najważniejszego miejsca, tego bezpiecznego miejsca, to nie jest miejsce, tylko to jest Jezus. Amen. A Jezus ma dla Ciebie to miejsce. Amen. Ono jest przygotowane. Ono czeka. Tylko czy moje, Twoje serce jest przygotowane na Jego przyjście? Czy ja i Ty w życiu naszym odzwierciedlamy piękno Jezusa Chrystusa? Piękno Jego miłości. Czy dzisiaj Ty i ja jesteś Ewangelią, która została spisana i się nazywa Słowo Boże? Czy dzisiaj w swoim życiu ludzie widzą Ewangelię? Czy widzą Jezusa? Ludzie się często zamartwiają. Co to będzie i jak to będzie? A ja chcę wam powiedzieć, że zmartwienie jest ślepe i nie dostrzega przyszłości. Ale Jezus widzi koniec na samym początku. Amen. I dlatego On powiedział, nie tylko w Ewangelii Mateusza, ale tak naprawdę, prawda, i w Ewangelii Łukasza, również tam w 21 rozdziale. To jest dopiero początek. Ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Ale wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo? Że człowiek przyzwyczaja się do tych rzeczy. Że ten świat, że Polska, Europa może przyzwyczai się, że będziemy musieli żyć w tych zarazach, w tych morach. Przyzwyczailiśmy się do tego, że są trzęsienia ziemi. No nic takiego, no są trzęsienia ziemi. Przyzwyczailiśmy się do wojen, no dlatego są wojny.
Przyzwyczailiśmy się do kataklizmów. No dlatego są kataklizmy. I może przyzwyczajimy się do wirusów. I będzie to dla nas normalne. I może normalnie już będziemy się wtedy spotykać, modlić, uwielbiać Boga. Bo to takie normalne już będą wirusy, że one były, są i będą. Najgorsze to jest to, że Pan Jezus przepowiedział i powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie za przyjściem, za dni przyjścia Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się. A czy coś w tym jest złego? Nie. Złego jest w tym, kiedy ty się koncentrujesz tylko na tym, a Boga zostawiasz za sobą. I dzisiaj świat próbuje rozwiązać problemy. I czym bardziej próbuje rozwiązać problemy, zwróciliście uwagę? Tym większe są problemy. Już miało być tak dobrze. Już prawie było dobrze. I teraz nagle koronawirus. I gospodarki się chwieją. I już jest powiedziane, że już przynajmniej 10% będzie bezrobotnych w Polsce. Firmy będą padać. A my tak jako Polacy chcieliśmy jak najszybciej uciec od tej biedy. A ta bieda dopada nas. Ale znowu Słowo Boże mówi apostoł Paweł w liście do Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa? Moja, Twoja ojczyzna. Na ziemi, prawda, jeżeli chodzi tutaj o te ziemskie sprawy, no to jest Polska, Warszawa. Ale teraz, kiedy obierasz drogę wiary, to musisz popatrzeć ponad to wszystko, co widzisz, ponad to wszystko, co słyszysz, a wzbić się oczyma wiary ponad to wszystko. Tam jest nasza ojczyzna, tam jest nasz dom. Dlatego te słowa Pana Jezusa Chrystusa. Trwajcie we mnie. 15:5 Jana. Trwajcie we mnie. Ja w was. Nie poddawaj się. Nieważne, co na ten świat przyjdzie, ale trwaj we mnie. A w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza, 28 wierszu, Pan Jezus zaprasza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja wam dam ukojenie. I dzisiaj myślę, że jest czas, abyśmy się nie zamartwiali tym, co się dzieje i tym, co jest, ale przyszli do Jezusa, przyszli do Jego stóp, przyszli po pomoc, po radość, po współczucie, po pocieszenie, bo tylko On może nam to dać. Nie wiemy jeszcze, co nam świat przyniesie. Nie wiemy jeszcze, co nas czeka, skoro to jest tylko wstępem do tego, co ma być. Ale wiem jedno. Jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Jest schronienie w Jezusie Chrystusie. I wielu z nas znajduje się na progu Królestwa Bożego, które w niedługim czasie nadejdzie wraz z Jezusem Chrystusem. I ludzie poszukują państwa, poszukują królestwa bogatego, wyjechać gdzieś. Ale jako ludzkość potrzebujemy Królestwa Bożego. Tam, gdzie nie ma śmierci, tam, gdzie nie ma mozołu, tam, gdzie nie ma krzywdy, tam, gdzie nie ma grzechu. I najpiękniejsze to jest to, że Pan Jezus tak naprawdę ciągle poszukuje. Chwała Bogu, że znajduje. Kiedyś znalazł mnie, ciebie, może w tych okolicznościach, które teraz przeżywamy, wierzę, że znajdzie jeszcze wielu ludzi, którzy będą poszukiwać, którzy popatrzą, że tak naprawdę cały ten dobrobyt, który może mają, że w porównaniu z tymi wyzwaniami, z tymi zagrożeniami, które są, to jest po prostu nic nie warte. Że jedyna wartość to będzie Jezus. Ale żeby wartość była tylko Jezus, to musi narodzić się wiara w tego Jezusa,
i zaufanie do tego Jezusa. Dlatego, drogie siostry, kochani, przyszło nam w takich warunkach i w takich okolicznościach żyć. I nasze myśli i moje serce chcę wołać do Boga i powiedzieć: Boże, pomóż nam. Pomóż nam, abyśmy nie musieli się błąkać. Pomóż nam, abyśmy nie musieli upadać. Pomóż nam, abyśmy nie musieli błądzić. Ale pomóż nam podejmować te najlepsze decyzje w naszym życiu, dla Kościoła, dla zboru i dla Ciebie, Panie. Aby jakakolwiek decyzja, a może i każda decyzja, była powodowana tym, że znamy Ciebie i chcemy powierzać się w Twoje dłonie. Bo nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie za tydzień. Nie wiemy, jak długo to potrwa. A skoro to, co najgorsze przed nami, ale kiedy czytamy różne takie historie z różnych okoliczności, sytuacji ludu Bożego, to kiedy były najcięższe i najtrudniejsze doświadczenia ludu Bożego, to Bóg interweniował najmocniej. Światło kiedy świeci najjaśniej? Kiedy jest najciemniejsza noc. Kiedy najbardziej widzimy cuda Boże? Kiedy ludzkie ograniczenia się kończą i możliwości. Wtedy zaczyna się interwencja Boża. Boże działanie. Ja wierzę. I to, co mówi Słowo Boże. Ten świat jest... Bóg panuje nad tym światem. Moje i Twoje życie jest pod kontrolą Bożą. Nie bójmy się wyzwań. Nie bójmy się przyszłości. Nie bójmy stawiać czoło tym wyzwaniom, z którymi się musimy borykać. Bo ja wiem, że rozwiązaniem jest Jezus. I ten sam cudowny, wspaniały, piękny Jezus przeprowadzi nas tą drogą, drogą wiary, przez te trudne doświadczenia, w którym się znajdziemy, przez te trudne okoliczności, z którymi będziemy musieli się borykać. On weźmie nas za nasze ręce i przeprowadzi. A jeżeli trzeba, to weźmie nas na rękach i również nas zaprowadzi. Dlatego po to te swoje ręce zostały rozłożone na krzyżu, jakby chciał powiedzieć: zobacz moje dziecko. One są ciągle otwarte, mimo że przybite, ale otwarte. Mimo że z nich krew cieknie, ale dalej możesz przyjść. Dalej możesz przyjść. Jezus chce nas wziąć w swoje objęcia, objęcia Jezusowe i zachować nas na wieczność, dla swojej chwały. I kiedyś w wieczności będziemy mogli się cieszyć i dziękować. Kiedy popatrzymy na Jego rany, podziękować i powiedzieć: Panie, zostałeś ukrzyżowany i te rany nosisz w wieczności, które pokazują Twoją miłość. Jego bok, Jego skronie zranione, one tylko pokazują i objawiają Jego miłość skierowaną do mnie i do Ciebie. Jak długo możesz się opierać jeszcze tej miłości? Jak długo możesz jeszcze uciekać i szukać różnego miasta, czy może innego kraju, innego miejsca schronienia? Nie znajdziesz. Jeżeli chcesz uciekać, to uciekaj, ale w stronę Jezusa i do Jezusa. Bo u Niego możesz doświadczyć wszystkiego, co jest najpiękniejsze. To jest tylko jedna droga, która prowadzi do zbawienia. Tak jak były tylko jedne drogi, które prowadziły do miast schronienia. Tak jest tylko jedna droga, która prowadzi do Pana Jezusa. Jest to droga wiary. Wstąp na tę drogę. Bo na tej drodze są drogowskazy, które pokazują Jezusa. Pokazują Jego piękno. Pokazują Jego miłość. Pokazują Jego nauki.
i ostrzegają przed grzechem, przed zwiedzeniem, przed upadkiem. Idź tą drogą. Na tej drodze może zabraknąć ci sił, ale masz Jezusa, który jest koło twojego boku, aby cię właśnie wesprzeć i dalej poprowadzić. Hen, aż tam, do wieczności, gdzie będziemy mogli się cieszyć i przemierzać, wiecie, te różne tunele Oriona, te, wiecie, różne galaktyki. To będzie niesamowita podróż. Podróż z naszym Panem, który przyjdzie po nas, aby nas zabrać ze sobą. Dlatego, jak powiedział Ewangelii Jana w 14 rozdziale od wiersza 1, niechaj się nie trwożą serca wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę po was i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. On czeka. Czeka na ciebie. Przyjdź do niego. I nie czekaj na jutro. Przyjdź dzisiaj, aby oddać mu swoje serce i swoje życie, czego ci oczywiście życzę. Amen. Amen.